jeszcze nie jest złożone, ale za chwilę. Bardzo proszę o sprawdzenie obecności. Bardzo proszę. Obecności. Czy ktoś jeszcze z pięcioro radnych jest nie? Proszę. Ale mimo wszystko. Zamykamy listę obecności, proszę. Wydruk. Nieobecna pani Tatara. I kto jeszcze? I Filipier. Szanowni Państwo, po pierwsze mamy zamian rady w punkcie dotyczącym spraw budżetu. Bardzo proszę pana mecenasa o informację w sprawie zasadności części poprawek dotyczących jako źródła tak zwanego korkowego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest artykuł 18 ze znaczkiem 2, dochody z opłat, pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele niż na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Znaczy to potocznie, że są to środki sobie znaczone, nie mogą być przeznaczone na inne cele. Zatem ewentualne poprawki, które byłyby dotyczyły przenoszenia czy określenia innych celów niż przeciwdziałanie alkoholizmowi i realizacja programów gminnych, poprawki rozwiązywania problemów alkoholowych, ewentualnie przeciwdziałania narkomanii, no, naruszałyby ten zapis ustawy o wychowaniu czynności przeciwdziałania alkoholizmowi. Dziękuję bardzo. Czyli sprawa jest taka, to co na alkohol i na przeciwdziałanie narkomanii jest możliwe, to co na inne cele nie jest możliwe i jak w zależności od tego, jakie są poprawki, taka jest interpretacja. No nie, proszę Państwa, już nie ma dyskusji. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, zaraz przystąpimy do głosowania poprawek. Zgodnie ze statutem powinien to pan skarbnik prowadzić, ale ja pozwolę sobie, że tak powiem, przyspieszyć trochę, jeśli można. Czyli będę przeczytał po kolei numer poprawki i prosił Państwa o głosowanie za, przeciw, wstrzymujący się. Bardzo bym prosił o dużą sprawność w tej materii, bo no, będziemy mieli, że tak powiem, 100 poprawek, które na Komisji Budżetowej udało się w 1,5 godziny przeprowadzić. Chce pan na ten temat podyskutować, panie przewodniczący? Dziękuję. Proszę państwa, zaczynamy. Będziemy głosowali po pierwsze tu po kolei, tu poprawkę Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza poprawka. Kto z państwa radnych jest za, przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Pierwszą poprawkę Klubu Radnych PiS. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 11 za, 18, 28 przeciw. Poprawka została odrzucona. Druga poprawka Klubu PiS. Kto z Państwa za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Głosujemy dalej. Kto z Państwa jest za trzecią poprawką Klubu Radnych PiS? Kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę o wynik. Głosowaliśmy 11 za,
28 przeciw. Poprawka odrzucona. Czwarta poprawka klubu radnych PiS. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Piąta poprawka klubu PiS. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 10 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Bardzo proszę. Szósta poprawka radnych PiS. Bardzo proszę, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę o wynik. Głosowaliśmy 10 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Lecimy dalej. Siódma poprawka klubu radnych PiS. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Proszę wynik. 10 za, 28 przeciw. Poprawka odrzucona. Idziemy dalej. Ósma poprawka radnych PiS. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Proszę? Jest jakiś problem techniczny? Jest problem techniczny. Głosujemy kolejną poprawkę. Rzeczywiście jest problem techniczny? No to pana Górnowicza bardzo proszę. Jesteśmy w trakcie głosowania poprawki 9, ale wstrzymujemy się, ponieważ pan panek jest jakaś techniczna. Proszę głosować. Jest w porządku? Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę, zamykamy. Proszę, jest 9 poprawka. 9 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. 10 poprawka klubu radnych PiS. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, wynik. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. 11 poprawka klubu PiS. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. 12 poprawka klubu radnych PiS, bardzo proszę. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Kolejna poprawka, 13. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy, to się wybiera. 10 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 14, głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, zamykamy, proszę wynik. 10 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Proszę do tak. 14. Nie odrzucę pan. Są, a jakby ich nie było. Nie wiesz, pani doktora, ale pani doktora jest. Bardzo proszę, głosujemy kolejną 15 poprawkę klubu radnych PiS. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje?
Zamykamy wynik, proszę. Plus 10, minus 28, poprawka odrzucona. Kolejna poprawka numer 16. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 25 przeciw. Poprawka odrzucona. Państwa, możemy wolniej, ale to wtedy nagramy będzie. To jest kolejna poprawka numer 17. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 28 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nie biorący udziału w głosowaniu. Poprawka odrzucona. 18 poprawka, tak. Kto z Państwa radnych za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę, wynik. 11 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Kolejna poprawka, 19. Kto z Państwa radnych za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 20. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wynik, proszę. 10 za, 26 przeciw, poprawka odrzucona. To poprawka numer 21. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Proszę bardzo, proszę, 21 głosowanie. Pan Migdal nieobecny, pani Pawia nieobecna, pan Smów nieobecny, pani Tatara nieobecna. Dobra, 22 poprawka. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Wynik, proszę. 10 za, 23 przeciw. Poprawka odrzucona. Proszę wyżej. No. Nieobecny pan Garda, nieobecny pan Friedinger. Proszę Państwa, ja mogę bardzo wolno, ale naprawdę wszyscy będziemy na picie. Pan Komarewicz, pan Migdał, pan Pietrzyk, pan Korelski. Pan Ścigalski, pani Tatara, pan Józef, pan Woźniakiewicz nieobecny. Państwo, ja zwolnię tempo, rozumiem, wszyscy mają czas, będziemy mieli czas, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, będziemy głosowali ręcznie. No ale widzi pan, nie wszyscy... No tak, widzi pan, tak to jest, no tacy są młodzi. Proszę Państwa, poprawka numer 23. Kto z Państwa radnych za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykamy, proszę. 11 za, 20 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 24. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Za szybko. Poprawka pana Mirosława Regularskiego pierwsza. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Głosujemy drugą poprawkę pana radnego Wilarskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy
ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 9 za, 30 przeciw, 1 wstrzymująca się, poprawka odrzucona. Trzecia poprawka pana radnego Bielskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 10 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 4 pana radnego Bielskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 5. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 10 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 6 pana radnego Bielskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 9 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 7 pana radnego Bielskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 10 za, 30 przeciw, rada odrzuciła poprawkę. Poprawka numer 8 pana radnego Bielskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 10 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 9 pana radnego Bielskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 10 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 10 pana radnego Bielskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 11 pana radnego Bielskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę. 10 za, 29 przeciw, 1 wstrzymująca się. Rada odrzuciła tę poprawkę. Poprawka numer 12 pana radnego Bielskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 9 za, 30 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 13. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 9 za, 28 przeciw, 1 wstrzymująca się. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 14 pana radnego Bielskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 27 przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Poprawka. Bardzo proszę o nie przeszkadzanie. Bardzo proszę, pan radny Bielski prosił wydruk, zaraz będzie. Tak. Proszę Państwa, zróbmy 15, a potem wrócimy do 14, dobrze? Bo tu jakiś techniczny problem jest, więc jeżeli pan Mirek tutaj nie widzi problemu. Czyli głosujemy poprawkę numer 15, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Głosujemy poprawkę numer 15. Będziemy to robić wolno. Teraz 15. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę o wynik. 10 za, 30 przeciw, 1 wstrzymała się. Poprawka odrzucona. I bardzo proszę teraz poprawkę numer 14. Chodziłoby do poprzednio. Thank you.
Dziękuję. Idziemy dalej. Teraz będą poprawki pana radnego Palicy. Pierwsza poprawka. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Druga poprawka pana radnego Palicy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Głosujemy trzecią poprawkę pana radnego Palicy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 4. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Głosujemy dalej. Poprawka numer 5. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 6. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Wynik, proszę. 10 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 7. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Idźmy dalej, 8 poprawka. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, kto jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Idźmy dalej. Następnie 9 poprawka. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 10. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę. 11 za, 29 przeciw, 1 osoba wstrzymała się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 11 pana Kality. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, wynik. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 12 pana Kality. Bardzo proszę, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo proszę, zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 1 pana Wydy, tak? Bardzo proszę. Smog będzie nas dalej król. Mieliście szansę to zmienić. Może pan nie przeszkadzać? Tu było czas się wypowiadać. Proszę zabrać kulturę. Przechodzimy do kolejnej poprawki. Pan radny Bolesław, proszę bardzo. Proszę, będziemy trzy poprawki po kolei głosować. Pierwsza poprawka pana radnego Kosiora. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, wynik. 10 osób za, 31 przeciw, poprawka odrzucona. Druga poprawka pana radnego Kosiora. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę, wynik. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Trzecia poprawka pana radnego Kosiora. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 9 za, 31 przeciw, poprawka odrzucona. Teraz przechodzimy do poprawy pani Barbary Nowak. Pierwsza poprawka pani radnej Nowak, bardzo proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik.
Głosowaliśmy 11 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Druga poprawka pani radnej Nowa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę wynik. 10 za, 26 przeciw. Jedna osoba nie biorąca udziału w głosowaniu. Poprawka odrzucona. Według proszę. Poprawka pana radnego Pietrusa.
Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 10 za, 30 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Poprawka odrzucona. 10. poprawka pana radnego Tytusa. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, prosimy o wynik. 10 za, 24 przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 11. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Jedno, co chwilę, bo mi idziemy. 11:28, ale jest. 11:28, 11:28 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 12 pana radnego Pietrusa. To za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Proszę głosować. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 13 pana Tytusa. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Prosimy wynik. Głosowaliśmy. 11 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Lecimy dalej. Poprawka numer 14 pana radnego Tytusa. Za, przeciw, wstrzymujący. Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 25 przeciw. Proszę o wybór. Przeciw, kto się wstrzymał, kto jeszcze głosuje, zamykamy, kto się będzie.
11, za 21, przeciw, poprawka odrzucona. Karta nr 24, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy posiedzenie. 10 za, 29, przeciw, 1, 3 minuty. Poprawka odrzucona. Poprawka nr 25, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy posiedzenie. 11 za, 29, przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka nr 26. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy posiedzenie. 10 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Pani 27 poprawka. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy posiedzenie. 8 za, 29 przeciw, 1 wstrzymująca się, poprawka odrzucona. Wybór, tak? Bardzo proszę. Poprawka pana radnego Poreckiego, proszę o głosowanie.
Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. 7 poprawka pana radnego Polackiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, kto jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 9 za, 29 przeciw, 1 osoba wstrzymała się, poprawka odrzucona. Przechodzimy do poprawek pana radnego Rakwała. Pierwsza poprawka pana radnego Rakwała. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, kto jeszcze głosuje? I widzę, zamykamy, proszę wynik. 10 za, 31 przeciw, poprawka odrzucona. Druga poprawka pana radnego Rakwała. Bardzo proszę. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wydać. 9 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Trzecia poprawka pana radnego Rakwała. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wydać. 10 za, 31 przeciw, poprawka odrzucona. Pierwsza poprawka pani radnej Tatary. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Druga poprawka pani radnej Tatary. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Proszę Państwa, przegłosowaliśmy 100 poprawek do budżetu. Mamy dwie autopoprawki. Teraz będziemy głosowali ostatecznie o uchwałę wraz z przyjętymi wraz z autopoprawkami. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu budżetu wraz z autopoprawkami, proszę o naciśnięcie stosownego guzika i podniesienie stosownej ręki. Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 30 osób za, 10 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, nie przepraszam, nie brała udziału, tak, nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła budżet na rok 2013 w tej sprawie, tak? Wydruk, oczywiście wydruk. Tak. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości składam wotum separatne do tego budżetu na 2013 rok. Dziękuję Pan Radny. Czy ktoś jeszcze z Państwa, Pan Radny mi dał? Trybie wotum separatu? No to nie ma, bo to w jakim trybie? No nie wiem. Prezydencji, jak będzie chciał, to powie. Dziękuję Wysokiej Radzie za uchwałę. Ale jeszcze przed nami kilkadziesiąt uchwał, także nie podniecajmy się.